Dziś przygotowałem dla Was małą lekcję historii, o którą nikt nie prosił. Nie wiem, czy ktoś potrzebuje, ale nie zmienia to faktu, że podzielę się nią z Wami. Historia, która bardzo ściśle łączy się z tym druczkiem, który trzymam teraz w ręce. Jest to jedno z wydań Fanzinu Trust, wydań podaj z 1984 roku, wydań zawierających. Prawdopodobnie pierwsze polskie fantazy. No właśnie, ale zanim o tym pierwszym polskim fantazy wam opowiem, to jestem wam winien, no właśnie, małą lekcję historii, yy, dlaczego możemy uznać, że to jest pierwsze polskie fantazy i jak to w ogóle wyglądała sprawa z wydaniem tego. No a żeby o tym opowiedzieć, to musimy się cofnąć parę dekad wstecz. Oczywiście do minionego ustroju, do PRL-u, bo wówczas to fantastyka. Była zdominowana w Polsce właściwie przez jedno nazwisko. Nazwisko, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, nazwisko wielkiego wizjonera, który do dziś jest uznawany za prekursora w swoim gatunku i za jedną z najwybitniejszych postaci. oczywiście Stanisław Lem. Lem, który twardo postawił warunki polskiej fantastyce, który wytyczył jasne szlaki, z których, no. Zejście groziło tak naprawdę wielką porażką. Lem, który do dziś jest wielkim wzorem, niedoścignionym wręcz, i lem, który tak naprawdę sprawił, że w Polsce, jeżeli chodzi o fantastykę, nie liczyło się nic poza science fiction. Z drugiej strony, to też były takie czasy, kiedy tak naprawdę, jeżeli chodzi o fantastykę, jeżeli chodzi o takie bajeczki, można byłoby to powiedzieć, to jednak nadal kierowano się taką użytkowością, tak? Jednak nauka jest bardziej użytkowa, prekursor czy tam wizjoner yy, może przydać się w jakimś stopniu. Natomiast no fantasy było uznawane za coś niegodnego, za bajeczki dla dzieci, ewentualnie dla kobiet. Wiem, brzmi to bardzo szowinistycznie, nie ja to wymyśliłem, ja to tylko powtarzam, jak wtedy podchodziło się do tego tematu. No i właśnie, żeby opowiedzieć Wam o tym, muszę też powiedzieć jak wyglądał polski fandom w latach 70-80. Bo oczywiście w 90-tych zmieniło się wszystko wraz z ustrojem i tego typu publikacje w zasadzie zaczęły dogorywać. Bo wiedzieć musicie przede wszystkim, że Fantastyka od bardzo wczesnego etapu miała skoncentrowany wokół siebie fandom. Byli fantaści, miłośnicy fantastyki, którzy chcieli się ze sobą kontaktować, którzy chcieli się ze sobą wymieniać opiniami czy też przeczytanymi tekstami. Tyle tylko że oczywiście nie było wtedy internetu, wielka niespodzianka i trudno było się kontaktować, trudno było też znaleźć drugiego takiego, który gdzieś może odpowiadać naszym zainteresowaniom i oczywiście znajomi mogli się składać w jakieś takie mniejsze czy większe klubiki mogli sobie tam dyskutować. Natomiast za datę przełomową dla polskiego fandomu uznaje się rok 1976, bo to wtedy właśnie odbył się w Polsce pierwszy Eurokon, czy w ogóle pierwszy konwent fantastyki. Tyle tylko, że choć przybył z Zachodu i miał być wzorowany na zagranicznym, na amerykańskim konwencie. To jednak w Polsce przybrał on formę zgoła odmienną, bo stał się bardziej kongresem, bardziej takim naukowym zjazdem, gdzie to mądre głowy miały podyskutować na temat różnych rozwiązań zawartych właśnie głównie w fantastyce naukowej, o fantazy raczej nikt nie mówił. I choć cały ten zjazd przybrał tak naukową, tak mało rozrywkową formę, to nie zmieniło to faktu, że to była pierwsza okazja do tego, żeby polscy miłośnicy fantastyki mogli się policzyć, mogli się spotkać, się, zauważyć siebie i zrozumieć, że jest nas tak naprawdę więcej. Wtedy to nastąpiła taka swoista eksplozja tych klubów, które zaczęły powstawać, a wraz z klubami zaczęły powstawać no mniej więcej takie broszurki. Oczywiście w zależności od lat wydania, od zasobności portfela klubowiczów, czy też wysokości składki i od wielu innych czynników zależało, jak Fanziny wydawane przez te kluby. Bo fanzin to nic innego jak właśnie amatorskie, fanowskie pisemko, w którym na ogół były publikowane. Jakieś opowiadanka, właśnie opowiadanka związane z fantastyką. Tutaj właśnie na łamach fanzinów debiutowało wielu, naprawdę wielu autorów, bo wcześniej, no powiedzmy to sobie szczerze, miłośnicy fantastyki mogli czytać opowiadania skierowane do nich w innych pisemkach typu, typu na np. Młodego Technika, czyli już sam tytuł sugeruje, że było to bardzo naukowe. Natomiast fanziny dawały większe możliwości, większą różnorodność, przez co zaczęło się stopniowo, yy, zaczęto odchodzić. Od fantastyki naukowej. No i właśnie na łamach jednego z takich fanzinów, wydawanych do użytku wewnątrzorganizacyjnego, jak tutaj jest ładnie napisane, mamy tak naprawdę kamień milowy. Bo to właśnie w tym fanzinie, w tym konkretnym, trzymanym przeze mnie, pojawiło się pierwsze polskie opowiadanie fantazy. Tak, pierwsze polskie opowiadanie, fantazy, choć jest to nadal, mimo upływu lat, kwestia bardzo, bardzo dyskusyjna, bo choć w Polsce było wy wydawane fantazy, oczywiście nie polskie, ale na przykład już w latach 60. został wydany Tolkien, później Leguin, to jednak nie cieszyły się te teksty szczególną popularnością. No, tak jak wspominałem, dla dzieci lub dla kobiet szanujący się miłości i fantastyki po bajki nie sięga. Natomiast w pewnym momencie zaczęło się to troszeczkę zmieniać. Oczywiście, największy przełom, to Wiedźmin, opublikowany w 1986 roku, ale też sam Andrzej Sapkowski nie był tą jaskółką, jedyną czyniącą wiosnę, bo na konkurs, w którym Sapkowski y, Wiedźmina wysłał, tak naprawdę zostało wysłanych mnóstwo tekstów, będących właśnie nie science fiction fantazy, czyli gdzieś już powie w zmian. Natomiast właśnie tutaj mamy pisemko, w którym czytamy wszystkie materiały opublikowane. bezpłatnie publikacje złożono w grudniu 83 roku. Natomiast opowiadanie grzędowicza Twierdza trzech studni prawdopodobnie napisane w 82 przez wielu uznawane za pierwsze polskie fantazy, choć właśnie ta dyskusyjność tego opowiadania. No, tutaj muszę Wam powiedzieć, że samo opowiadanie, to jest twór dość dziwny, bo zaczyna się tak naprawdę od środka akcji, gdzie czytelnik zostaje wrzucony w wir wydarzeń i musi zrozumieć ogrom tego, co tam się wydarzyło, ogrom wielkiego konfliktu. Mamy do czynienia z rasą, którą moglibyśmy porównywać do orków ze świata Tolkiena. Jest to oczywiście rasa inteligentna, nie tak krwiożercza jak orkowie. Mamy też ludzi, którzy to chcą zdominować, tę rasę, ale mamy też szereg nawiązań właśnie, czy to do walki na miecze, jazdy konnej, nawet gdzieś tam motyw Smoka się pojawia, ale to, co zaburza nam tutaj, powiedzmy, to mm, opis fantazy, to jest fakt, że mamy najeźdźców z kosmosu, tak? czyli mm, obca cywilizacja najeżdża, czyli to już jest cecha nie fantazy, a, a science fiction, tak? Z drugiej strony opowiadanie kończy się w zupełnie innych realiach, bo kończy się w realiach. Bardzo nam znanych. Powiedzmy, to są realia lat 80. Stanów Zjednoczonych, kiedy to właśnie jeden z członków tej obcej rasy, tej rasy podobnej do orków, pracuje najzwyczajniej w świecie dla ludzi, pracuje w barze, gdzie polewa Coca-Colę i podaje jedzenie. Tak? I tutaj ten obrazek zamieszczony na okładce tego fanzinu idealnie. Określa to opowiadanie, że mamy jakiegoś stwora inteligentnego, on ma miecz, ale też ma fartuszek z Coca-Coli. Więc jest to dyskusyjne, nie jest to na pewno czysty przedstawiciel swojego gatunku, ale na pewno jest to z kolei coś, co ten gatunek zaczynało definiować. Było pierwszym takim krokiem, krokiem milowym wręcz, który zaczął pokazywać, że gdzieś zaczyna się to fantazy przedzierać. Oczywiście dziś my możemy się zastanawiać, czy to jest fantazy, czy bardziej Urban Fantazy, czy mieszanka. No jest to zdecydowanie. Mieszanka, więcej tutaj mieszanki i Urban Fantazy niż czystego fantazy, ale na tamten czas, czyli na rok. Chyba w 1984 to to pisemko wyszło. Było to coś absolutnie nowego, nowego dla polskich autorów, nowego dla polskiego fandomu. A choć nie przyczyniło się to do wielkich zmian, no to nadal pozostaje taką ciekawostką. Swoją drogą, gdybyście chcieli Twierdzę 300 dni przeczytać, to Fabryka Słów wydała ją we wznowieniu, w zbiorku opowiadań Grzędowicza. Jeżeli znajdę układkę, to Wam wrzucę, gdzie możecie to opowiadanko przeczytać. Natomiast tak, to jest właśnie to, co przez wielu uznawane jest za pierwsze polskie fantazy, i do tego stopnia wydała mi się ta historia ciekawa, że zechciałem się nią z Wami podzielić, żebyście zrozumieli, jak wyglądały początki tego odłamu gatunkowego w Polsce. Z drugiej strony, oczywiście, wiem, możecie powiedzieć, no hola, hola, ale przecież było więcej polskich tekstów, i to wydanych, o! Oh, Całe dekady, jeżeli nie stulecia przed Grzędowiczem, gdzie mieliśmy wątki fantastyczne, gdzie mieliśmy wątki właśnie związane, czy to smoki, czy to inne takie, tak? Sfory, maszkary. No tak, było tyle, że to wszystko zalicza się raczej do baśni, mitologii, podań, do wszystkich tych rzeczy, które, no. Definicyjnie nie są fantazy, tak? Czasami ta granica jest bardzo płynna i bardzo umowna, ale omówmy się, jest to jasno tutaj przedzielone, bo nawet zauważcie Wiedźmin Sapkowskiego, czyli to jego opowiadanie z 1986 roku, mm, po, które porównywane bardzo często ze strzygą z morskiego, wręcz były głosy, że Wiedźmin jest plagiatem strzygi z morskiego. To właśnie Strzyga nie jest opowiadaniem fantazy, Strzyga jest baśnią. Baśnią, a to dopiero Sapkowski potem, tworząc zgrabną przeróbkę, zrobił z tego fantazę. Niemniej, ja jestem bardzo ciekaw, czy wyznać jakieś inne teksty, teksty, które można byłoby uznać za fantazy, teksty opublikowane przed Grzędowiczem, przed właśnie twierdzą Trzech Studni. Jeżeli tak. Bo jestem ciekaw, a jeżeli czytaliście samą twierdzę, to też dajcie znać, czy zgodzilibyście się z tym, że to jest właśnie fantazy. czy jednak byście to gdzieś zapisali do innego subgatunku, do innej gałązki. No, jestem bardzo ciekaw Waszych opinii. No i dajcie mi przede wszystkim znać, czy tego typu materiały Wam się podobają. Bo mam trochę materiałów, które mógłbym wam pokazać, o których moglibyśmy zrobić troszkę więcej lekcji historii, y, związanej czy to z polską fantastyką. Y, ale to wszystko zależy od Was. Dajcie znać, czy po prostu takie materiały Was interesują. Tymczasem dzięki za uwagę dzisiaj. No i trzymajcie się ciepło. Cześć.